Dzień dobry, Dominika Zieja, Top Agrar Polska. Jesteśmy na 6. forum rolników i agrobiznesu Świnie w Aleksandrowie Łódzkim i ze mną jest pan Mariusz Łozowski z firmy Sekanim. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym się zapytać o takie może trudne pytanie. Co jakby jest najtrudniejsze w tym procesie utylizacji padłych zwierząt, którym zajmuje się wasza firma? Jaki jest taki najtrudniejszy moment? Mamy dużą odpowiedzialność za to, co robimy i co stanie się z padłymi zwierzętami, które trafiają do nas, do zakładu, więc dobrze przygotowana logistyka oraz dobrze sprawnie funkcjonujące zakłady to jest dla nas priorytet. No i wykonywanie wszystkich zaleceń i standardów, które narzuca nam obecnie obowiązujące prawo. Jeżeli pytamy o to, co jest najtrudniejsze, najtrudniejsze dziś to jest to, że prawo zmienia się dosyć szybko. Musimy się dostosowywać do wytycznych, które przychodzą do nas z Brukseli. Są to nakłady dosyć wysokie, które stoją przed nami, przed całą branżą. No i można powiedzieć, że dobre zaplanowanie całej przyszłości funkcjonowania zakładów jest dla nas kluczowe i to jest najtrudniejsze zadanie, bo to, co jest dziś, z tym sobie radzimy. Ale przyszłość niesie dla nas różne zmiany, które już dzisiaj wiemy, jakie będą, ale niektóre są nie do końca jeszcze doprecyzowane. Tak? Mogę podać jako przykład Zielony Ład, gdzie na początku widzieliśmy, jak dostałem, bo jestem jeszcze członkiem dużego związku pracodawców polskich i pierwsza strona tytułowa Green Dealu była taka, że mamy podnieść poziom konkurencyjności. Jak widziałem, mnóstwo różnych zapisów mówiących o tym, że mamy wykonać inwestycje, które nie przynoszą nam dodatkowych przychodów, a nie też nie mamy dodatkowych jakichś oszczędności kosztowych, no to pytam się, gdzie jest ta konkurencyjność. I dzisiaj właśnie na tym pięknym wydarzeniu wiele osób podkreślało, że dzisiaj naszym problemem jest to, że inne rynki wyprzedzają nas pod względem kosztowym. I właśnie to jest ta trudność, że są zmiany do realizacji, których nie do końca w 100% możemy przewidzieć. Ceny energii, tak? To też jest rzecz, która wpływa na koszty. W ubiegłym roku było szaleństwo. Dzisiaj ustabilizowała się sytuacja na rynku energii. Pytanie, na jak długo? Nie wiemy, tak? Jeżeli do tego jeszcze dorzucimy przyszłościowe te inwestycje, to jest właśnie to wyzwanie dla nas. Chciałam jeszcze się zapytać konkretnie o waszą firmę. Czy w jaki sposób jakby wyróżniacie się na rynku pod kątem, czy macie jakieś specjalne procedury bioasekuracyjne, których inne firmy nie mają, czy w jaki sposób się wyróżniacie w tym procesie tej utylizacji zwierząt? To, czego inne firmy nie mają, to jest nasze doświadczenie. Mamy ponad 100 lat doświadczenia, oczywiście nie na rynku polskim, bo jesteśmy firmą, która operuje na 26 rynkach. I to, co nas wyróżnia, to doświadczenia, które możemy czerpać z innych rynków, z innych państw i implementować je tutaj. Te dobre praktyki wzięte z innych państw pomagają nam w tym, że nie musimy otwierać otwartych drzwi. Więc to, co nas wyróżnia, to na pewno doświadczenie, to na pewno sprawdzony i wyszkolony dobry personel, no ale w tym miejscu chciałem zaznaczyć, że to jest nasz, myślę, że nie tylko nasza bolączka, ale innych przedsiębiorstw. Brak pracowników. Mamy dokładnie dobrze wykwalifikowanych ludzi do pracy i zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby przyjąć kogoś do pracy. Dobrze, dziękuję bardzo za krótką rozmowę. Zapraszamy do kolejnych wydań Top Agraru, tam więcej informacji na ten temat. Dziękujemy.